Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Blok o Dostępności, gdzie opowiadamy Wam o tym, jak wygląda życie osób niewidomych i słabowidzących. Kilka odcinków temu pokazywaliśmy Wam obsługę telefonu BlindShare Classic, który był udźwiękowioną wersją telefonu z klawiaturą fizyczną. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam wersję telefonu BlindShare Classic 2, który uzyskał kilka udoskonaleń i nowych funkcji. Więc zapraszamy Was do oglądania. Mam w swojej ręce teraz telefon BlindShare Classic 2. Opowiem o zmianach, które zaszły względem poprzedniej wersji tego telefonu, ponieważ zmian jest tutaj kilka istotnych, więc opowiem w tym filmie o tych zmianach. Pierwszą zmianą stanowią klawisze znajdujące się nad klawiaturą alfanumeryczną. Po środku mamy dostępną strzałkę w górę oraz w dół, które służą do poruszania się po opcjach tego telefonu. Po prawej stronie mamy dostępną słuchawkę czerwoną, wyraźnie oznaczoną. Nad słuchawką czerwoną w prawym górnym rogu tej klawiatury jest przycisk oznaczony kropką, który służy do powtarzania komunikatów wypowiedzianych przez program udźwiękawiający. Po lewej stronie mamy natomiast dostępną słuchawkę zieloną tradycyjnie, a nad słuchawką zieloną jest przycisk, który służy do wejścia do tak zwanego paska statusu, gdzie mamy dostępne m.in. takie informacje jak poziom baterii czy do jakiej sieci Wi-Fi jesteśmy obecnie połączeni. Na prawej ściance dodatkowo mamy też jeden klawisz, który służy do wejścia do tak zwanych ulubionych aplikacji, dzięki czemu możemy szybciej przeskoczyć do jakiejś aplikacji, którą na przykład często używamy. Na lewej ściance mamy przyciski ciszej głośniej, które służą do ściszania lub pogłaszania dźwięku tego telefonu. Odblokujemy teraz telefon BlindShare Classic 2 poprzez przytrzymanie lewego dolnego klawisza przez kilka sekund. 12:13. Usłyszeliśmy aktualną godzinę. Teraz lewym górnym klawiszem wejdziemy sobie do paska statusu. Brak wydarzeń. 1 z 6. Mamy tutaj brak wydarzeń. 12:14. Bieżącą godzinę. Oraz datę 2022 roku. Stan Wi-Fi wyłączona. Stan sieci Wi-Fi obecnie jest wyłączona. Bluetooth wyłączony. Bluetooth, czy jest włączony, czy wyłączony. Siła sygnału niedostępna. Siła sygnału, jeżeli mamy tu włożoną kartę SIM, wtedy mamy ile pasków sieci mamy w tej chwili dostępne. Stan baterii 98%. Oraz stan baterii, ostatnią rzecz na tym ekranie. Wychodzimy sobie stąd naciskając czerwoną słuchawkę. Teraz strzałką w dół otworzymy sobie główne menu tego telefonu. Połącz 1 z 7. I tak jak w BlindShare Classic mamy tutaj pierwszą pozycję połącz. Wiadomości. 2 z 7. Kontakty, aplikacje, ustawienia, instrukcja obsługi, wyłącz telefon 7 z 7. Więc ona się tutaj praktycznie w ogóle nie różni od tej podstawowej wersji z BlindShare Classic 1. Wejdziemy sobie teraz strzałką w górę do aplikacji. W daną rzecz wchodzimy lub akceptujemy zieloną słuchawką. Przeglądarka internetowa 1 z 8. I teraz przejdziemy sobie strzałką w górę. Katalog aplikacji. Do katalogu aplikacji, który jest tutaj nowością w tym właśnie telefonie, ponieważ dzięki niemu możemy pobierać sobie różne aplikacje, które producent udostępnił nam właśnie na ten telefon, dzięki czemu mamy tutaj większy wybór różnych ciekawych programów, które zaraz pokażę. Przeglądaj katalog. Po wejściu możemy sobie przeglądać katalog tych aplikacji. Strzałką w dół mamy zainstalowane pakiety. Zobaczyć, jakie mamy pakiety zainstalowane. Aktualizacja. Możemy wykonać aktualizację. Ustawienia katalogu. Albo sobie zmienić tutaj różne ustawienia tego katalogu. Przejdziemy sobie na pierwszą opcję. Przeglądaj katalog. Przeglądaj katalog. Wejdziemy sobie tutaj zieloną słuchawką. Zalecane pakiety. 1 z 4. Mamy tutaj możliwość przeglądania zalecanych pakietów. Możemy wyszukać konkretnej aplikacji po wpisaniu jej nazwy. Ostatnio dodane. 3, ostatnio dodane programy możemy zobaczyć, jakie tutaj żeśmy zainstalowali, pobrali. Wszystkie pakiety. 4, albo możemy zobaczyć wszystkie pakiety. Wchodzimy sobie w to, naciskając zieloną słuchawkę. Wszystkie kategorie. 1 z 10. I tutaj mam dostępne różne kategorie. Dostępność. 2 z 10. Gry. 3 z 10. Hobby. 4 z 10. Komunikacja. 5 z 10. Książki. 6 z 10. Media. 7 z 10. Narzędzia. 8 z 10. Online. 9 z 10. Zdrowie. 10 z 10. I tutaj mamy właśnie dostępnych 10 różnych kategorii. Jest tego naprawdę sporo. Przejdziemy sobie teraz na pierwszą opcję, czyli do wszystkich aplikacji. Wszystkie kategorie. 1 z 10.
wszystkich aplikacji, we wszystkich kategoriach i wejdziemy sobie w to z zieloną słuchawką. Aparat i przeglądarka zdjęć zainstalowane, 1 z 34. I mamy tutaj wyświetlone wszystkie możliwe do zainstalowania programy. Mamy też komunikat, czy dana aplikacja lub dana funkcja już została zainstalowana na tym telefonie. Jest ich 34 i teraz przejdziemy sobie po nich strzałką w dół, co przy niektórych będę też mówił kilka słów o tym, co to dokładnie jest. Be My Eyes jest to przydatna aplikacja, która pozwala na połączenie się z wolontariuszem, który może nam pomóc w danej sprawie, na przykład odnaleźć jakąś rzecz, która nam spadła na ziemię, czy przeczytać jakąś kartkę z listem, czy z innym tekstem, którego potrzebujemy znać zawartość. Czytnik dokumentów, 3 z 34, czytnik książek, za e-mail, dostępna aktualna etykiety QR, 6 Facebook Messenger, 7 z 34. Mamy tutaj także dostępnego, znanego już z innych systemów operacyjnych Facebooka Messengera, który pozwala nam na komunikację z innymi osobami, które mają założone konto na Facebooku lub na Messengerze. Google Lookout zainstalowane, 8 z 34. Przydatna aplikacja dla osób niewidomych Google Lookout, która pozwala m.in. na rozpoznawanie tekstu z kartki czarnodrukowej. Nowa gra Simon, którą będę też za chwilę pokazywał. Gra Bumbus, też nowa gra, którą też za chwilę zaprezentuję. Kalendarz, zainstalowana kamera wideo i odtwarzacz, komunikator Telegram, kości, 14 z 34, krokomierz, 15 LibriVox, 16 mału, 17 z metronom, 18 z 34. Metronom, który może być przydatny dla muzyków. Narzędzia Blindshell. Dostępna narzędzia dostępności Blindshell, odtwarzacz YouTube, odtwarzacz muzyki, pamięć, podcast player filmy Blindshell, prognoza pogody, przeglądarka internetowa, przepustka COVID-EU. Mamy tutaj nawet dostępną przepustkę COVID-EU, która jest w tych czasach bardzo przydatna. Radio FM, radio internetowe, Shazam, rozpoznawanie muzyki, Skype Lite, strojenie gitary, WhatsApp. Dostępna aktualizacja. Mamy także tutaj dostępny komunikator WhatsApp. Misielec. Zainstalowany aparat i przeglądarka zdjęć. Zainstalowane. 1 z 34. I w ten sposób przeszliśmy sobie przez wszystkie aplikacje, jakie tutaj są dostępne. Lista tych aplikacji jest sukcesywnie powiększana i producent dodaje co rusz nowe programy, które rozszerzają funkcjonalność tego telefonu. A teraz pokażę, jak wyglądają te nowe dwie gry w tym telefonie. W tym celu cofniemy się czerwoną słuchawką kilka poziomów wyżej. Wszystkie kategorie, wszystkie pakiety, przeglądaj katalog, 1 z 4, katalog aplikacji, 8 z 8. I tutaj wyszukamy sobie kategorię gry. Dostępność gry, 6 z 8. Zieloną słuchawką wejdziemy sobie tutaj. Pamięć, 1 z 4. Tutaj mamy pierwszą pozycję pamięć. Simon, 2 z 4. I jest właśnie gra Simon, którą za chwilę zaprezentuję. Wchodzimy sobie tutaj zieloną słuchawką. Możemy uruchomić nową grę. Darmowa gra, 2 z 4. Możemy sobie rozegrać taką próbną grę. To jest nazwane jako darmowa gra. Najlepszy wynik. 3 z 4. Możemy sprawdzić najlepszy wynik. Jak grać? 4 z 4. Albo przeczytać sobie instrukcję, jak grać. Krok po kroku możemy sobie ją prześledzić i zobaczyć, jak należy w tą grę grać. Ja za chwilę mniej więcej to wytłumaczę, więc nie będziemy tutaj wchodzić i tracić czasu. Nowa gra, 1 z 4. Wchodzimy sobie w nową grę z słuchawką zieloną. Usłyszeliśmy teraz pierwszy dźwięk i teraz gra polega na tym, aby po kolei naciskać odpowiednie klawisze z konkretnymi dźwiękami, które usłyszeliśmy. Dźwięki są umieszczone pod klawiszami 2, 4, 6 i 8 i zawsze pierwszym dźwiękiem jest klawisz numer 2, więc naciskam sobie teraz klawisz numer 2 i słuchamy później, jakie dźwięki się pojawią. Teraz już usłyszeliśmy dwa te same dźwięki, więc muszę nacisnąć dwa razy klawisz 2. Teraz usłyszeliśmy znowu dwa te same dźwięki, czyli musimy to powtórzyć. I następny dźwięk, według mnie to będzie dźwięk klawisza numer 4. Znowu usłyszeliśmy, teraz spróbujemy, czy trafię. I przeszliśmy do następnej rundy. Poziom 2, twój wynik to 6. I teraz popełnimy sobie błąd, żeby po prostu zakończyć tą grę. Mamy tutaj 3 życia, więc musimy 3 razy błąd popełnić, żeby ją zakończyć. ZOSTAEUO 1 życie. Koniec gry. Twój wynik to 6.
Nowa gra, 1 z 4. I usłyszeliśmy, jaki zdobyłem łączny wynik oraz zostaliśmy przeniesieni do głównego ekranu startowego tej gry. Więc tak jak mówię, gra jest naprawdę wciągająca i polega na zapamiętaniu po prostu kolejności konkretnych dźwięków. Na początku trzeba kilka razy spróbować, aby dowiedzieć się, który klawisz ma jaki dźwięk. Te dźwięki, jak można było usłyszeć po drugiej rundzie, też się lekko zmieniają, więc naprawdę gra może zająć kilka dobrych minut, czy nawet godzin, aby ją całą sobie na spokojnie przejść. Cofniemy się teraz poziom wyżej z słuchawką czerwoną. I przejdziemy do następnej gry. Bumbus. Do gry tej właśnie nowej, która się tutaj pojawiła w tym telefonie. Wchodzimy sobie w nią z słuchawką zieloną. Nowa gra, 1 z 3. Tutaj mam dostępną nową grę. Najlepszy wynik możemy zobaczyć. Albo też opis gry, jak grać. Nowa gra, 1 z 3. Wchodzimy sobie w nową grę. Poziom 1, rozmiar 3x3, C3. I to jest taki, można powiedzieć, jakby labirynt. Musimy chodzić sobie po polach klawiszami 2, 4, 6, 8. Dwójką idziemy do góry, czwórką w lewo, szóstką w prawo, a ósemką w dół. A piątka służy nam do naciągnięcia łuku, co zaraz zaprezentuję, ponieważ musimy w tej grze właśnie trafić tego bumbusa i też musimy uważać na ukryte pułapki tutaj w tym, można powiedzieć, takim labiryncie. Pójdziemy sobie z czwórką w lewo. Ten usłyszany dźwięk to oznaczał zebranie monety, bo te monety też dają nam później punkty. Im więcej monet, tym więcej punktów mamy. A3. Słyszymy dźwięk takiego uderzenia, czyli to znaczy, że w lewo już bardziej nie możemy pójść. Pójdziemy sobie w górę. A2, czujesz bumbus. Czuję bumbus, więc muszę uważać, żeby nie wejść tego bumbusa, bo jak wejdę w niego, to zostaje, że tak powiem, pożarty i gra się kończy, więc muszę sobie zejść teraz w dół. A3. Pójść w prawo. B3. Tutaj nic nie słyszę, więc mogę spokojnie w górę sobie przejść. I zebrać monetę. Dalej idę sobie w prawo. C2, czujesz przeciąg. Czuję przeciąg. Przeciąg oznacza to, że jest gdzieś obok tego pola przepaść, jak w którą padnę, kończę grę, więc muszę pójść sobie teraz w lewo. B2. I w górę. Zdobyta strzała. Ten czujesz bumbus i przeciąg. Udało się zdobyć strzałę. I teraz mam informację, że czuję bumbus i przeciąg. I na podstawie poprzednich informacji, które otrzymałem, wiem, że bumbus znajduje się po lewej stronie, a przepaść po prawej. Więc muszę strzelić strzałą w lewo w tego bumbusa. W tym celu naciskam klawisz 5. Gdzie strzelać? Mam informację, gdzie strzelać. I teraz klawiszami 2, 4, 6, 8 wybieram sobie, w którą stronę będę strzelał. Wybieram strzał w lewo, czyli naciskam klawisz 4. I mam dźwięk pozytywnie zakończonej gry. Brawo, ilość zgarniętych monet 6. Mam informację, ile monet zgarnąłem. I teraz przechodzę... Przechodzę do kolejnej gry z większą planszą i już większą liczbą na przykład tych dziur, w które mogę wpaść. I zaraz sobie w nią wpadnę, aby grę zakończyć. A2, czujesz przeciąg. A1, czujesz przeciąg. A2, czujesz przeciąg. No i słyszeliśmy teraz taki śmieszny dźwięk, który oznaczał, że kończyłem grę. Twój wynik to 35. Nowa gra. I otrzymałem informację, ile zdobyłem punktów w tej grze, więc naprawdę gra też jest bardzo wciągająca i może też zająć nam sporo czasu. W ostatnim filmie o Blind Shellu Classic 1 pokazałem Wam, jak wygląda gra Pamięć, a w tym filmie zaprezentowałem, jak wyglądają dwie nowe gry. Według mnie są one bardzo ciekawe i wciągające, więc na pewno każdy, kto będzie posiadał ten telefon, będzie miał co robić na przykład w podróży na wakacje czy na jakiś inny wyjazd. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i był interesujący. Pokazałem główne nowości, które pojawiły się w tym telefonie Blind Shell Classic 2 względem wersji pierwszej. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego telefonu, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Jeśli film Wam się podobał, to zachęcam również do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz do zasubskrybowania tego kanału, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.